poszczególnych dziedzinach, o których była mowa w pierwszej debacie, można było prognozować, ile wytrzyma i czy padnie na deski. Przed czasem, czy jednak to dotrwa do ostatniej rundy. Myślę, że to wyglądało trochę inaczej. Ale zacznę się od jednej ciekawostki, bo tutaj wspomniałeś, że to, no wiadomo, powiedzmy nie polityk, jak tam się przyskanie człowiek establishmentu, chociaż od 50 lat, 40 funkcjonujący wśród establishmentu, prawda, i robiący wielkie pieniądze, kręca się wśród polityków, etc., czyli Donald Trump, kontra pierwsza kobieta w historii, która ma szansę na prezydenturę, czyli Hillary Clinton. Ale tam było jeszcze inne ciekawe, bo sam prowadzący Lester Holt był bardzo ciekawy dziennikarz z NBC, czarnoskóry. Pierwszy raz debatę prezydencką od roku 1992 prowadziła osoba czarnoskóra. W dodatku zadeklarowany republikanin, choć tam to lekceważy, powiedział, że tacy republikanie to wszyscy właśnie są demokratami, tam, prawda, ja tu jestem jedynym właściwym i tam ci, którzy ewentualnie na mnie głosują. A teraz wracając do samej debaty. Otóż prawda jest taka, że wszyscy się spodziewali, że to będzie trampolina, która spowoduje, że Trump zmiażdżą Hillary Clinton. Dlaczego? Dlatego, że Hillary Clinton, wiadomo, ale jest politykiem, tymi argumentami nie mówi o niebyciu, na razie mówi o merytoryce. Mówi o tym, że debat nie wygrywał na merytoryce. Wygrywał swoją ekspresję i tak dalej. On jest celebrytą, miał programy telewizyjne, prawda, etc., organizował konkurs Miss America, też chyba. Stwierdził, że przed kamerami telewizyjnymi to się nie pada. Hillary Clinton jest raczej człowiekiem, nie ma charyzmy swojego męża Billa Clintona, nie ma również takiego 3 października, talentu do wiecowania z telewizjami, jak Bill Clinton, to był jeden z najlepszych pod tym względem polityków w ostatnich stuleciach w Stanach Zjednoczonych. To jest, mówiąc prosto, sztywny. I to radził Obama, żeby nie próbował grać, że tutaj nagle jest jakimś rozakiem i tak dalej. Bądź sobą, radził prezydent swojej byłej szefowej dyplomacji. No i co się okazało? No okazało się to, że po pierwsze, Bill Clinton wcale tak sztywno nie wypada. Kilka razy miała nawet takie, jak na nią zaskakująco luźne bonmoty. Trump rzeczywiście, wiesz, swojego jeszcze będzie wulkan energii, którym w pewnym momencie będzie nie do opanowania. Poza kilkoma rzeczami, kiedy rzeczywiście przerywał impertynencko Clinton, co część widzów mogła mogła uznać za niegrzeczność. Trzymał wodę na... Natomiast jeśli już chodzi o merytorykę, no to mieliśmy przepaść. Mieliśmy racjonalnego polityka, Hillary Clinton. Mieliśmy człowieka, który może potrafić wiedzieć wszystko, nawet zaprzeczając swoim wcześniejszym słowom, kiedy został wielokrotnie złapany. Na przykład tam były dwie takie rzeczy związane z jego wypowiedziami. Pierwsze to jest, że nigdy nie zbierał wojny w Iraku, znaczy inwazji w 2003 roku w Iraku. No, jest jednak wywiad radiowy, którym to mówił. Natomiast oczywiście, jak to obrócił Trump? No może i to powiedziałem, ale właśnie Szonowi Hanitiemu, któremu to wiele projektu prywatnym, mówiłem, że byłem przeciw. No i tak dalej. Jak mają na w ogóle kto to wie, co ja miałem na myśli, jak mówiłam. Jak mówił o tym, że trzeba walczyć, bo był też problem dostępu do broni, prawda, to, że na przykład świetną polityką akurat w Nowym Jorku, bo to moje miasto, prawda, było to, że właśnie taką zasadę to oni bezczelnie wypraszali nawet ze środka. W Stanach Zjednoczonych nie można de facto nikogo zatrzymać, żeby go skontrolować, jeśli nie ma ku temu specjalnych tam opowiadanie, jest tam policja i tak dalej. Tutaj zatrzymuje się ludzi na ulicach i przeszukuje. No i oczywiście, na co tutaj akurat Lester Holt, ale bezczelnie wypraszali też innych ludzi, bo to tylko po znajomości nawet nie było zaproszeń. Otóż został uznany za niekonstytucyjny, dlatego że 80% bodajże tych zatrzymywanych do przeszukania to byli czarnoskóra i pokrytych broni przy osobach zatrzymywanych do przeszukania, głos bardzo znikomy i tak dalej, i tak dalej. Padały rzeczy mówi, bardzo straszne dla naszego regionu, chociaż on jest słowo Polska władzy, nie padło no, na to. Znaczy kompletnie Trump lekceważył na to. A zresztą wiecie państwo, po co te gwiazdy żydowskie komu potrzebne, skoro Trumpa, jeśli wiara jest duchowa, a Bóg cielesny naród dawno przepraszam bardzo, ale słowa, które mówią o tym, cytuję teraz, że nad tym się zbytnio nie zastanawiałem. Ale właśnie o tym mówią, o tym dyskwalifikują politykę. Nie może się podejrzewam, że 80 milionów z ponad 100 milionów ludzi, którzy oglądali debatę, a pewno też się nie zastanawiali wcześniej nad NATO. I co więcej, wśród wyborców Hillary Clinton też przeważają ludzie, którzy nie potrafią wymienić, jakie kraje należą NATO, bo na przykład
rozczarować ten skrót. Albo co więcej, gdy Donald Trump powiedział, powiedział, że to też było jedna z takich rzeczy do sprawdzenia, że powiedział, że Stany Zjednoczone utrzymują sojusz w 70% paru, gdzie tak naprawdę utrzymują go w 22%. Także można się zastanawiać, czy 22% to dużo czy mało, ale to jest różnica, przez te asystentki, to Kasia Michalski, Art Gallery, też źle mówią. Ja wiedziałam, że to jest nie tak, jak jest, źle mówią, jest co jest i teraz. No, to doktor Sumińska mówi o tym dziecku. Tu i teraz. Wibracje świńskie, że mylimy, żeby zgubać dziecko niepełnosprawne, żeby jedno z lekko poprzez zgodność, żeby zgubać zgodność, rzetelnerzy mówią, że wszystkich nie zaproszeń, nie zaproszeń. Ja to obrzydliwe, nawet bez czuzdań. To nikogo pokazuje jego dyletantwo w sprawach międzynarodowych. Ona się wyprowadzi z Warszawy. Przepraszam bardzo, jeżeli ludzie na internecie alarmują, że obrzydliwe, że to nie jest sztuka, to jest coś odwrotnego. Polityczne działanie, polityczna działalność galerii, najpierw postawiła linko, to się zleciało trochę, to trzeba było linię trzymać. Raz jest bogaciej, raz biedniej, ale trzeba linię było trzymać, bo tak to się wszystko wydało. Że to wcale nie było gościnne, to było tylko pod pretekstem, to było na pokaz, jak grób pobielany jest na pokaz. Na przykład, że to artysty plastyka jest różnie. Jest i tak, jest bogaciej, biedniej, ale tam chodzi taka dziewczynka, niestety czarnobłosa grubaseczka z lampką wina. Jak ona się cieszy? Dlaczego by to? Ale to było jedno ze zdań, które wywołało. Miała się nie cieszyć. No, chodzi, chodzi. W domu artysty plastyka. To jest galeria standardowa, tam jest 6 galerii, czy ile? Bardzo dużo jest galerii, bardzo dużo wernisaży i bardzo dużo się dzieje rzeczy dobre. Trzymać się tego, to dobre. Natomiast dziadostwo, no nie ma racji bytu. Ludzie lubią się dzielić. To jest diable. A jak się Hitler tu pojawił, też dzielić. A że też rasa niemiecka, nordycka, czysta. Najczystsza. No to po co do tego dopuszczać my mamy? Czy nie lepiej, że my jesteśmy równi, tak jak no może i oszusty stycznie na Facebooku, tutaj się reklamują oszusty stycznie, bo zresztą i Facebook, proszę Państwa, zwiększa oglądalność sztuki. No i chce zwiększać. I teraz wracając, Hillary Clinton musiała... Tylko nie wiem, czy dla dobra sprawy, bo to chyba... To jest taka fajna, jest taka specyficzna gra przed tego rodzaju debatami. Wygrywa się niekoniecznie wygrywając debatę, tylko wygrywając oczekiwania. I była olbrzymia presja położona na Hillary Clinton, że ona musi, biorąc pod uwagę jeszcze zapalenie płuc i to, że było powątpiewanie, czy napis, czy nie jest w stanie wytrzymać, ona musiała na każdym kroku udowadniać, że się zna lepiej, że jest lepsza, że potrafi zdominować dyskusję, że potrafi sobie poradzić z Donaldem Trumpem, bo jakby esencją kampanii Donalda Trumpa jest taki, że ja wygrywam, ja jestem ten lepszy. Tutaj Hillary Clinton była 15 minut na rożniku, później udało jej się przejść do kontrata, który uważam Indian, że to jest na plus dla nich, co mogę powiedzieć po przerwie, rozwinę. Dlaczego mam przerwy? Są informacje do Rzeczy FM, na które za chwilkę Państwa zaproszę. I będziemy coraz bardziej widać popołudnie radia TOK FM. Zachowanie, atmosfera modlitwy, coraz mniej jest rozmów w kościele. Wieczór, cieszymy radia, się to tym, fan. Że podniósł się ten poziom. Widać wielu ludzi modlących się i za to bardzo dziękuję. Jednak bardzo prosimy wszystkich prawących przybyć do nas, zwłaszcza w grupach, o wcześniejsze zgłaszanie grup przybywających do naszego sanktuarium. Również prosimy tych, którzy chcieliby skorzystać ze stołówki akademickiej,
niecenne wsparcie, wspólnotę i to dumne zarządzenie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie tych chem, tych grup. System w praktyce po prostu to nie jest jakaś restauracja, która pracuje cały dzień. Trzeba liczyć do tego i stąd zarządzenie w praktyce. Prosimy o zgłaszanie wcześniej i porównanie. Telefon sanktuaryjny, komórkowy, Radio Tok FM, Eurokącik, Barbie, Baby Life. Urządzasz się i szukasz dobrych okazji.